Krypto.com zmienia naliczenia cashbacku i zmienia bonusy pasywnego naliczania na kartach. Jak przygotować się do airdropu na Stargate Finance oraz na Arbitrum? Dużo wiadomości z rynku oraz porozmawiamy sobie o tym, czy polskie projekty są naprawdę tak słabe i spróbujemy sobie zrobić ocenę rynku. Cześć z tej strony, Maciej, witam wszystkich serdecznie. Po majówce mamy dzisiaj środę, 4 maja, a my oczywiście standardowo lecimy z naszymi tematami. Jeżeli oczywiście na kanale jesteś pierwszy raz, nie zapomnij dać subskrypcji, dzwoneczek, to pozwoli ci być na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. No i oczywiście, jeżeli uznacie, że te wideo mają jakąkolwiek wartość, łapa w górę i komentarz, bardzo mile widziane. No i standardowo przypominam, że wszystko co mówię w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna. Mam nadzieję, że wypoczęci u mnie. Ma Majówka w terenie, dużo pojeździłem po ziemi podlaskiej. No, ale jest energia, praktycznie tylko wykonałem dwie akcje, o których również dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć. Natomiast, no, nie udało mi się w 100% gdzieś tam odciąć od meta, więc coś tam sprawdzałem. No, ale to naprawdę delikatnie. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak u Was, czy gdzieś tam udało Wam się żyć bez internetu i bez kryptowalut przez ten majówkowy czas, czy jednak jedno oko gdzieś tam było skupione na Blockfolio. Oczywiście na początku strona internet towa, tu macie najnowsze, najnowsze informacje o tym, co dzieje się na rynku, więc myślę, że warto na tej stronie być. No i przede wszystkim, słuchajcie, nasze grupy na Telegram. Tutaj dzieje się najwięcej. Tu pomoc, tu edukacja, tu wsparcie, tu również grupy projektów, które z nami współpracują. Także myślę, że warto w szczególności, słuchajcie, oczywiście, grupa edukacja, a więc absolutnie masz fundament. Ponad 8 tysięcy osób dzieli się z Wami swoją wiedzą i wsparciem. Dobra, słuchajcie, lecimy, bo jest dzisiaj o czym gadać. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o kryptowaluty, o Oczywiście zaczynamy od coin Geko. Bitcoin 39 tysięcy, a więc mamy, słuchajcie, delikatne odbicie. Jest dzisiaj ciepło za oknem, jest zielono na giełdzie. To mnie bardzo mocno cieszy, słuchajcie. Wróciliśmy tutaj z tych spadków na Bitcoinie. Oczywiście, cały czas, słuchajcie, znajdujemy się poniżej tutaj tych 40 tysięcy dolarów. No i mamy tutaj takie skoki, tak naprawdę, gdzieś tam wracamy na te 40, spadamy na 38, znowu gdzieś tam się ocieramy o 40, znowu spadamy, znowu idziemy w górę, znowu. Znowu spadamy na 37 i teraz mamy znowu odbicie, a więc taki delikatny lore coaster, jeżeli chodzi o bitcoina, i jesteśmy obecnie 43% właśnie na minusie, jeżeli chodzi o bitka. Ether poniżej 3000 dolarów. 2876. Tutaj słuchajcie, również bardzo podobna sytuacja. I jeżeli chodzi o ETH, 41% poniżej ATH. No i altcoin, no, oczywiście, tak jak mówię, dzisiaj 24 godziny. Kilka pozycji delikatnie sobie tam wróciło. Natomiast. Cały czas gdzieś tam niektóre wokół zera albo spadają. A jeżeli popatrzymy na ostatni tydzień, jest kilka pozycji, które odbiło. W tym nexo całkiem nieźle sobie radzi. Tutaj również dostałem od Was informację, że dość dobre naliczania. Także tym projektem za jakiś czas oczywiście również się y, zajmę. Natomiast słuchajcie, dużo też projektów bardzo mocno spadło. Altcoiny cały czas są na dużym minusie, jeżeli liczymy oczywiście tutaj y, pozycje od ATH. Oczywiście indeks Fear Grief cały czas jesteśmy... W ekstremalnym strachu, większość ludzi tak naprawdę albo nie robi żadnych ruchów, albo jest gdzieś tam, ma zamrożone portfolio, dlatego że gdzieś tam siedzi w wielu altcoinach, które są na minusie i nie ma stablecoinów, żeby wykonywać, słuchajcie, swoje ruchy. Natomiast, słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, pokażę Wam dzisiaj, co ja zrobiłem w ostatnim czasie i jaka jest obecnie moja strategia. Natomiast chciałbym zacząć od polskich projektów. Oczywiście te projekty są na bardzo dużym spadku i tutaj nie będę z tym polemizował. Chciałbym Wam tylko pokazać moje. Zdanie i zrobić takie obiektywne porównanie, dlatego że widzę na polskie projektu więcej hejtu niż na inne, a moim zdaniem wcale te projekty nie są gorsze. Pierwsza sprawa jest taka, że oczywiście polskie projekty znamy bardzo dobrze, również na moim kanale tak naprawdę bardzo dużo wywiadów z polskimi projektami. Też tak jak wiecie, mój angielski nie jest dobry, dlatego skupiamy się tutaj na polskim. Natomiast oczywiście moim celem zawsze celem krypto ekipy, m.in. w rozmowach brożowych czy to w live, jest po prostu pokazanie wam projektu, a to wy decydujecie. Uważam, że z polskimi projektami, z CEO polskich projektów, z teamami polskimi trzeba rozmawiać o projektach, o blockchainie. Trzeba oczywiście rozmawiać w sposób obiektywny, punktować za to, co jest dobre i punktować za to, co jest złe. Natomiast, czy polskie projekty są gorsze od innych? Słuchajcie, oczywiście my jesteśmy skupieni na tym polskim rynku, bo znamy go bardzo dobrze, dlatego że mamy dobry dostęp do informacji i to jest fakt. Natomiast projekty z Holandii, Hiszpanii, Belgii, Niemiec, które również są nowe, które również są małe, tak samo spadają i tak naprawdę nie jest ważne, z jakiego kraju pochodzą, a jakie mają fundamenty i czym się zajmują. I tak ja to widzę i tak to oceniam. Natomiast wejdźmy na Coingecko, żeby też sobie porozmawiać, bo ostatnio wiele osób do mnie pisało, też widzę. Wielu twitterowców, którzy wylewają gdzieś tam y, wiadro pomyj, jeżeli wylewać to na cały rynek, a nie tylko na jedną grupę, więc tutaj y, to nie chodzi o to, że staję w obronie tych projektów, bo one są rzeczywiście na spadku. Natomiast chciałbym, żebyście znali moje podejście i moją strategię. To, że ktoś jest na Polskie, a nie zna innych, to nie znaczy, że na Polskie mamy cały czas wylewać y, tutaj gdzieś pomyje Oczywiście rynek jest w jakim miejscu jest. Jeżeli, słuchajcie, sam Bitcoin jest na spadku 40%, jeżeli Ethereum jest na 40%, spadku. Weźmy sobie, słuchajcie, czwartą pozycję, a więc BNB 43% spadku, a więc ta pierwsza pięćdziesiątka market capu jest również na spadku. Weźmy sobie, słuchajcie, Solamę. Zobaczmy projekt z taką kapitalizacją, z tyloma projektami 66% Procent na spadku. Jeżeli pójdziemy sobie dalej, to tak naprawdę czego byśmy nie wzięli? Polka DOT, bardzo silna sieć, sieć bezpieczna, sieć, która się rozwija, słuchajcie, a jesteśmy tymczasem 72% na spadku. No i teraz oczywiście każdy wie jak wygląda przepływ kapitału na rynku kryptowalut każdy wie, że mamy bitcoina, że mamy altcoiny każdy wie, że najpierw kapitał idzie do bitcoina, potem idzie do large capów, potem do medium capów a na koniec karmią się te gemy, tak to było przynajmniej w poprzednich cyklach no i teraz słuchajcie, jeżeli popatrzymy sobie na polskie projekty, weźmy sobie kilka, bo o nich mi najczęściej yy, piszecie, a więc zacznijmy słuchajcie sobie od SKA, tak żeby mieć jawne porównanie, obecna cena 0.028 no i jesteśmy rzeczywiście 95% od ATH. Natomiast większość projektów z tych małych kapów jest właśnie, słuchajcie, na takim minusie. Tak to wygląda, jeżeli Bitcoin, Ether są minus 40, weźcie sobie na przykład dla porównania jeszcze, nie wiem, duże, stabilne deksy. Weźmy sobie Uniswapa, zobaczmy jaka tu jest sytuacja. 7 dolarów, 83% na minusie. No to czego my oczekujemy od młodych polskich projektów, które gdzieś tam dopiero startują, które nie mają tak dużego międzynarodowego community, wymagamy tego, żeby one były na plusie, dlatego słuchajcie, zawsze obiektywnie patrzmy na pierwsze rzeczy. Natomiast słuchajcie, jeżeli miałbym obiektywnie przejść przez kilka polskich projektów, weźmy sobie tego SK'a. Jeżeli chodzi o mnie, ja w SK'a oczywiście wchodziłem na probicie, a więc nie miałem z nimi umowy. Oczywiście wiele osób też pisze, że polskie projekty opłacają polskich youtuberów. Tak, Opłacają tak samo jak zagraniczne, opłacają zagranicznych, i to jest absolutnie normalne. I nasz rynek polski, YouTube'a, niczym się nie różni od zagranicznego. Jeżeli chodzi o mnie, ja nie miałem współpracy ze Skejem, więc mogę tu mówić gdzieś tam bardzo obiektywnie. Nigdy nie dostałem od nich żadnego tokenu. Uważałem i uważam, że ten projekt miał i ma dobry produkt, i uważam, że zasługiwał na uwagę. Dlatego wszedłem tutaj na probicie, słuchajcie, wchodziłem bardzo tanio i swoje zyski realizowałem, realizowałem tutaj. Przy 0,5 dolara, tak jak wam pisałem, sprzedałem 90% swojego portfela. Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że uznałem, że w tak krótkim czasie ten skok był tak niesamowity i były bardzo dobre wyniki. I teraz możemy się zastanowić, gdzie leży wina. Czy wina leży w projekcie, że cały rynek spada i inne projekty spadają, a polskie projekty i inne malutkie gemy nurkują jeszcze bardziej? Czy wina leży w naszej chciwości? Bo jeżeli ktoś wchodził na private sale, czy potem na public sale, właśnie poprzez giełdę Promit, to mógł wyciągnąć no niesamowite zyski. Słuchajcie, razy 10 można było spokojnie wziąć, kto komu bronił, żeby kaszować to razy 3, razy 5 i razy 10. Trzema poziomami, tak jak na przykład ja to robiłem, tak? A więc tutaj chciałbym, żeby to zostało potraktowane dość obiektywnie. Jeżeli wylewamy hejt, róbmy to w sposób obiektywny. Jeżeli to by było tak, że rzeczywiście inne gemy by rosły niesamowicie, a polskie projekty byłyby w dole, no to wtedy można by powiedzieć: Tak, rzeczywiście, polskie projekty to jest shit. Natomiast nie jest ważne, z jakiego kraju projekt pochodzi, ale jakie ma narzędzia, jaki ma projekt, jaki ma produkt, jaki ma team, jaki ma marketing, i mógłbym tak wymieniać cały dzień. Natomiast fakty są takie, że można było na SKU niesamowicie zarobić, i dla mnie ten szybki wzrost SKU był za, za szybki, zbyt dynamiczny, dlatego ja swoje zyski oczywiście. Wykeszowałem. Drugi polski projekt, weźmy sobie ARITEN, bo to jest projekt, z którym akurat współpracujemy bardzo mocno. Ja sam byłem tutaj na Private Sale'u i uważam, że jest to jeden z niewielu projektów, który rzeczywiście ma swój pro produkt, mają kantory, mają narzędzie, mają technologię, mają różne możliwości. Natomiast sam token, słuchajcie, jest 90% na minusie, i to jest fakt. No ale tak jak widzieliście, sam Uniswap czy wiele innych mocnych projektów, prześledźcie sobie tą... Pierwszą pięćdziesiątkę jest na dużym minusie. No i teraz, jeżeli ktoś wymaga od małych projektów, nieważne czy to projekt polski, belgijski czy niemiecki, wymaga tego, żeby w momencie, kiedy rynek spada, kiedy bitcoin jest na minusie, te projekty się obroniły. Jest to po prostu nierealne. W momencie strachu, w momencie, kiedy rynek spada, kiedy Bitcoin spada, kiedy Ether spada, wszystkie projekty dostają po dupie, a najbardziej dostają właśnie małe. Dlatego wykaszowałem się z MM Finance i wam o tym pisałem, mimo że uważam, że Kronos jest niesamowity, że Kronos będzie rósł, że MM Finance jest najlepszym projektem na Kronosie. No to w momencie, kiedy uznałem, że będą spadki na całym rynku, to wiedziałem, że ten projekt, jakiego narzędzia by nie miał, czego by nam nie dawał, się po prostu nie obroni. I to są, słuchajcie, fakty. Dlatego w mojej prywatnej opinii, Trzeba te polskie projekty rzeczywiście wybierać. Ale stosować do nich podobne zasady jak do innych. Jeżeli uważasz, że projekt jest słaby, nie ma produktu, nie kupujesz go. Przychodzi gość do mnie, czy do innego youtubera, CEO danego projektu, albo ci się podoba, albo nie, albo w niego inwestujesz, albo nie, to jest zawsze twoja decyzja. Natomiast, jak patrzę na tych niektórych twitterowców, którzy głupoty wypisują, dają polskie projekty, a nie odnoszą tego do całego rynku, no to po prostu mnie krew zalewa, bo trzeba być trochę bardziej obiektywnym. Czy mamy w Polsce wiele słabych projektów? Tak, mamy. Czy mamy w Niemczech wiele słabych, projektów? Tak mamy. Czy mamy w Belgii wiele słabych projektów? Tak mamy. Natomiast to zawsze Ty decydujesz o tym, co kupisz. Natomiast mam nadzieję, że gdzieś tam udało mi się tutaj w tym krótkim, krótkiej wypowiedzi pokazać tak naprawdę, jak to wszystko wygląda i że jeżeli inne, nawet mocne projekty z pierwszego, z pierwszej setki, nawet weźmy Market Capu, są po 80-90% na minusie, no to czego Wy oczekujecie od SKA czy od Aritem, że one będą robiły po 200% w momencie, kiedy rynek jest w ekstremalnym strachu, kiedy spadka, spada Bitcoin, Ether, kiedy ludzie są wycofani? Ok, bądźmy gdzieś tam trochę obiektywni. Natomiast, tak jak mówię. Kolejna rzecz to jest taka, że patrzycie na te projekty polskie, być może trochę inaczej niż na inne i często przytrzymujecie te projekty za długo. Ja tak jak wiecie, u mnie jest krótka piłka. Na przykładzie SKA ja wszedł poziom, wykasowałem 10% sobie zostawiłem i rzeczywiście te 10% jest wypikowane minus 90%, jeżeli liczymy od ATH. Natomiast ja zawsze sprzedaję poziomami. Jeżeli projekt robi dobry wynik, to go sprzedaję. A też skasowałem pewne poziomy, ale ja mam vesting, mam bardzo długi vesting i większość moich tokenów Aritem ten posiadam i jestem na takim samym minusie jak wy? Natomiast widzę tutaj potencjał i widzę, że chłopaki pracują. Słuchajcie, tak jak i update dają, to nikt w Polsce nie daje takiego update'u. Dlatego apeluję, słuchajcie, oceniajmy, oceniajmy wszystkie projekty według jednej skali, a nie jacyś tam twitterowcy, śmieszni, już naprawdę nie chciałem komentować kilka takich tweetów, widziałem, gdzieś tam porównują, że Polska jest, jest najgorsza. To tak nie jest. A, ilu, a ile znacie, ile znacie projektów francuskich? projektów francuskich czy koreańskich gemów, które w ogóle zrobiły od razu na starcie poniżej private sale'a, bo ja takie projekty znam i obserwuję cały rynek i to, jest, i to jest ta różnica. A więc gdzieś tam w mojej ocenie uważam, że trzeba stosować jedną skalę, trzeba odnosić się do całego rynku, jeżeli projekt jest słaby, to nieważne z jakiego kraju podchodzi, trzeba go po prostu punktować i ewentualnie takiego projektu nie kupować. Natomiast jeżeli chodzi o polskie projekty, po to zapraszamy tych ludzi z projektu, po to zbieramy od Was pytania, żebyś ty mógł nabrać pewności, czy ten projekt cię interesuje, czy nie. Ale jeżeli ktoś wymaga, jeżeli pierwsza pięćdziesiątka jest na takim minusie, jeżeli Uniswap jest na takim minusie, żeby Ariten czy SK miały wyniki na plusie, czy przetrwały wesce, czy zimę, no to hello, nie tędy droga. Jedna miara, słuchajcie, tyle. Mam nadzieję, że gdzieś tam zgadzacie się ze mną, dajcie znać w ogóle, co myślicie o tym, co mówię. Bo ja stosuję jedną skalę dla całego rynku i tak jak mówię, ja jestem nauczony realizowania zyski, zysku poziomami. I jeszcze raz powtarzam, tak jak można było tutaj zarobić, tak samo można było zrobić na SKU i na wielu innych polskich projektach. A czemu na przykład nie mówicie o Atrzersie, w którym jako Kryptoekipa jesteśmy od początku bardzo mocno wspieramy chłopaków z 4, 4,33 i tylko 24% na minusie? 24% na minusie. Polski projekt, proszę bardzo, jeden, jeden z projektów, z którym akurat tutaj współpracujemy. Natomiast uważam, że wiele osób ucenia to niesprawiedliwe i wypisuje po prostu głupoty, dlatego musiałem to skomentować. Mam nadzieję, że było wartościowo i że rozumiecie o co mi chodzi i nawet na polskim rynku można znaleźć dobre projekty i słabe projekty, tak jak na każdym innym. Teraz szybko nabijmy krypto do komparika, a potem lecimy, bo jest, jest przed nami Arbitrum, Stargate i wiele innych rzeczy do przegadania. Oczywiście dużo wiadomości słuchajcie było, jeżeli chodzi o tą majówkę, ale wybrałem tylko kilka, żeby tak naprawdę Was tymi artykułami nie zanudzać. Indie nałożą nowy 20% podatek. To jest dobra informacja. Oczywiście 20% ciut więcej niż w Polsce, ale bardzo ważne to, żeby Indie jednak szły w kierunku regulacji i żeby rzeczywiście tutaj projekty krypto mogły się rozwijać, dlatego że rynek indyjski jest. Duży. Cały czas dostajemy, jesteśmy wręcz bombardowani tymi informacjami na temat Indii. Ja również patrzę na Indię jako ten zalążek dobrego wejścia, czyli za, dlatego że mamy krykieta, mamy te kluby z Indii, które mają partnerstwo, więc liczę na to, że kryptowaluty tam się unormują. Niech ten podatek będzie taki, jak sobie ustalą. Natomiast bardzo ważne to, żeby można było tam legalnie handlować, żeby można było korzystać z DeFi, żeby można było tam również tworzyć projekty krypto. Kryptokom zmienia stawki za staking w związku z negatywnymi reakcjami. Oczywiście słuchajcie, ta y, informacja była jakiś czas temu i zrobię do tego oddzielny film, dlatego że podejrzewam, że mam znowu inne zdanie niż cały rynek. Ja jestem w Crypto.com od roku 2019 i tak naprawdę cały czas korzystam z tych profitów, cały czas zdobywam te kro, te duże ilości kro i tak naprawdę zastanawiałem się, kiedy skończy się to rozdawnictwo. Wiem, że brzmi to dziwnie, natomiast słuchajcie, uważam, że trzeba znaleźć złoty środek. I tak jak wiecie, na początku te zmiany były bardzo restrykcyjne nagrody, za staking na kartach zostały zniesione do zera, natomiast został obniżony cashback. Minęły chyba dwa dni, półtora dnia, gdzieś tam oczywiście wylała się fala hejtu na KryptoCom, społeczność nie była zadowolona. No i oczywiście, słuchajcie, dostaliśmy informację od samego Chrisa Marszałka, że jednak słuchają się społeczności i znaleźli rozwiązanie pośrednie, a więc 8,4%. W mojej prywatnej opinii. Krypto.com idzie w dobrym kierunku. Ja pamiętam, kiedy też była taka sytuacja, kiedy krypto.com gdzieś tam zmieniało, słuchajcie, naliczenia, kiedy wycofało w ogóle MCO, wtedy była fala hejtu. Co ja wtedy zrobiłem? Dokupiłem KRO i tak samo rozegrałem to teraz. Oczywiście, pamiętajcie, że to jest moja prywatna strategia. W momencie, kiedy poszły te negatywne informacje, dołożyłem sobie 20 tysięcy KRO, zamroziłem je na 180 dni na giełdzie krypto.com. To również omówię w filmie, jak to działa, jakie są naliczenia, teraz tam jest 10%. I mam obecnie 120 tysięcy kro zamknięte. Natomiast ja mam często gram inaczej niż rynek. Wielokrotnie jest tak, że jak pojawia się hejt na projekt, w którym jestem długoterminowo, albo coś się ludziom nie podoba i jest jakaś okazja, no to ja staram się ją w 100% wykorzystać. Natomiast również tutaj swój kapitał podzieliłem na poziomy, dlatego że dokupiłem tylko 20 tysięcy. Co będzie dalej? Zobaczymy. Natomiast tak jak mówię, moje zdanie gdzieś tam, gdzieś tam omówię w oddzielnym materiale, żeby pokazać Wam, ile teraz trzeba na karty. Konkretnie przeliczę Wam to, ile musicie zainwestować, żeby dostać którą kartę i jakie za którą karty są benefity i wtedy będziecie mogli sobie to porównać. Natomiast tak jak Wam napisałem na Twitterze, pamiętam kiedy Kro, kiedy Kryptokom rozdawało bardzo dużo, wiele osób mówiło to zabija kurs, ten cashback jest za duży, ten stake jest za duży, kiedy to się unormuje. W momencie, kiedy właśnie kryptokom to obcina, dalej jest grupa osób, która hejtuje, a więc tak naprawdę nigdy się nie dogodzi wszystkim. Ważne to jest to, aby projekt znalazł złoty środek, a skoro poszli tutaj jednak na ustępstwa i wycofali się z tej pierwotnej decyzji, uważam, że słuchajcie, tutaj tego złotego środku szukają. Natomiast tak jak mówię, omówię Wam to troszeczkę, troszeczkę później. Natomiast jeżeli chodzi o moją dniówkę, to jest też ważne, jeżeli chodzi o mnie, mam teraz 33 kro, czyli po tym kursie, co jest teraz prawie 10 dolarów. No i te... Teraz znowu słuchajcie, pod tym tweetem wiele osób pisze, a co to jest 10 dolarów dniówki? Że w innych miejscach jest więcej. Być może i tak są miejsca, gdzie można mieć dużo większą dniówkę. Ja sam za dużo mniejszy kapitał miałem 150 dolarów dniówki, na przykład na MM Finance. Natomiast tutaj ja chcę to mieć w kro. To jest moje takie zabezpieczenie. Te 120 tysięcy to jest taka moja kwota kro, którą po prostu chcę mieć. Początkowo to było 100 tysięcy. Teraz uznałem, że była dobra okazja. 20 tysięcy dołożyłem i 10 dolarów dniówki. Mnie to cieszy z krypto.com, bo to i tak jest pozycja, którą ja trzymam absolutnie, absolutnie długoterminowo. Ale to Wam pokażę ten cały staking, jak to działa. Omówię to, bo myślę, że wiele osób gdzieś tam korzysta z aplikacji czy z DeFi Walletu, a giełdę kryptocom pomija. A tutaj też są bardzo dobre możliwości, więc pełen update zrobimy jeden filmik. A więc omówimy i karty, i staking, pokażemy różnicę i omówimy sobie giełdę kryptocom, bo wiem, że o to mnie. Prosiliście, tyle, jeżeli chodzi o Krypto.com. Oczywiście, słuchajcie, też, sieć Solana miała swoje problemy, Siedmiogodzinna godzinna awaria sieci, i przez to nie udało się, słuchajcie, wymintować oczywiście wikingów, a więc mamy przesunięcie. Ten konkurs również rozwiążemy. To miało być rozwiązanie konkursu w momencie, kiedy ruszy mint, żebyście dostali te nagrody i jeżeli ktoś chciał kupić jednego, a go wylosował, żeby nie musiał tego robić. Natomiast czekamy oczywiście tutaj na, na datę, czekamy na informacje. Sieć Solany padła. No i słuchajcie. Oczywiście czekamy tutaj na ogłoszenie nowego terminu. Myślę, że to jest ważne. Jeżeli, słuchajcie, chodzi o mnie, to tak jak mówię, jeżeli chodzi o tą majówkę, wykonałem dwa ruchy. Po pierwsze, dokupiłem CRO, a po drugie, dokupiłem, kupiłem właściwie pierwszy poziom na MMF-ie. Oczywiście był to zakup po cenie 0,48, można było złapać dużo niżej, natomiast ja nie miałem w ogóle MMF-u, wyszedłem całym portfelem, na, tak jak wiecie, na bardzo dobrych poziomach i część tego kapitału, jeden poziom odkupiłem sobie po 0,48. I teraz, słuchajcie, dalej się zastanawiam, co robić. Oczywiście można by już z tego poziomu zrealizować sobie delikatnie zyski, bo jakieś tam wejście było nawet fajne. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, patrzymy co się dzieje na Kronosie, patrzymy co się dzieje z kryptokom. no to ja teraz tego poziomu nie sprzedaję i zostawiam sobie. Odkupiłem jeden poziom i obecnie mam to wrzucony na stake, a więc znowu mam MMFy, które dla mnie pracują. Natomiast Kronos ma swoje, słuchajcie, problemy, tak jak wszystkie inne sieci. Każda sieć ma jakieś tam problemy. Natomiast mamy tu informacje oczywiście o upgrade'ie sieci, także cały czas tutaj pracują. 10 maja, słuchajcie, to się wydarzy. Także tutaj również dużo się dzieje i w mojej prywatnej opinii Kronos będzie się rozwijał, ale potrzebujemy przede wszystkim dobrych projektów, potrzebujemy tutaj tej energii i potrzebujemy tu mocnego DeFi, którego jeszcze na Kronosie tak naprawdę nie ma. Sam MMF nie wystarczy, słuchajcie. Natomiast, tak jak mówię, bardzo dobra informacja. Oczywiście, dla osób, które chcą testować sieć Cheese'a, a więc Skowill, test.net jest do zrobienia. Dałem Wam Twitter, jak to zrobić. Bardzo prosto, wodajecie sieć do MetaMaska, odbieracie testowe MFTKi, testowe Cheese'y i mintujecie za to, za to MFTKi. Czy za to będzie jakaś nagroda? Nie wiem. Ja to zrobiłem na kilku portfelach i po prostu sobie czekam. Jeżeli Chilis mnie za to wynagrodzi, za to, że byłem z jedną z osób, która tę sieć testowała, bardzo się ucieszę. Tak jak powtarzam, rób to, czego nie chce się innym. A jeżeli mnie nie wynagrodzi, no to po prostu pobawiłem się Metamaskiem. Słuchajcie, ale oczywiście dałem Wam informację, od dawna można to już testować, więc kto tego nie zrobił, zapraszam na naszą polską grupę Chilis i na mojego Twittera. Tam znajdziecie, słuchajcie, pełne, pełne informacje. OK, lecimy sobie dalej i jesteśmy przy Stargate Finance. Tak jak wiecie, ja jestem w projekcie od jakiegoś czasu. Jest to DeFi, która daje różne możliwości, między innymi, słuchajcie, możecie tutaj swapować sobie właśnie pozycje między różnymi blockchainami, na przykład Arbitrum czy Ethereum. No i tutaj oczywiście przygotowujemy się pod potencjalny airdrop. Również do tego zrobię dodatkowy film, natomiast myślę, że warto gdzieś tam sobie to porobić, więc szybciutko powiem o co chodzi. Oczywiście, pierwsze co trzeba zrobić i tu również. Warto, bo też może być AirDrop, to jest arbitrum. Warto przerzucić swoje Ethereum właśnie tutaj na drugą warstwę, przerzucić sobie na arbitrum. Zrobicie to na stronce arbitrum i potem dzięki temu na Wolecie możecie podziałać sobie na Stargate. Jeżeli chodzi o mnie, zrobiłem kilka transferów, następnie wrzuciłem sobie swoje USDC na pulę, Dzięki temu zarabiam tutaj, słuchajcie, właśnie Stargate, y. wrzuciłem 1396 i sobie to mi tutaj. Na spokojnie sobie mi to pracuje i na spokojnie sobie tutaj mi zarabia. Oczywiście, wszystkie naliczenia widać tutaj. Jeżeli chodzi o USDC, to jest. No, lekko ponad 6%, dwa Stargate'y mam za, z, gdzieś tam zrobione, no i oczywiście wrzuciłem Stargate'a na, na steak. Nie mam tego dużo, tak jak mówicie, widzicie 484 sztuki tylko, natomiast słuchajcie, uważam, że będzie tutaj airdrop i warto te wszystkie kroki zrobić i należy też tutaj głosować. Mamy tutaj możliwość głosowania, ale to jest tylko dla osób, które zastykują i mają odpowiedni właśnie tutaj balans do głosowania. Natomiast uważam, że nadchodzi, tak jak wiele osób mówi, nadchodzi tutaj rzeczywiście airdrop na arbitrum, ja na kilku portfelach sobie porobiłem tutaj sobie słapy, poprzenosiłem sobie właśnie moje ETH tutaj z pierwszej warstwy właśnie na drugą, a więc sobie sobie potrajdowałem, zrobiłem kilka operacji następnie pobawiłem się na Stargate Finance, między innymi na kilku innych protokołach, natomiast do tego zrobię oddzielny film, ale już możecie tutaj szukać informacji i się bawić, między innymi polecam zajrzeć do żywca, jeżeli chodzi o Stargate'a, również opisał to, co on zrobił, żeby wystawić się na poten potencjalnego dropa. Natomiast ja oczywiście też działam. Algorand, słuchajcie. Mieliśmy informację, że Crypto.com działa bardzo mocno na Mistrzostwach Świata. No i słuchajcie, Algorand będzie oficjalnym blockchainem FIFA, także coś niesamowitego. No i możemy tak naprawdę teraz zastanowić się, jako fani piłki, jako fani sportu, jako miłośnicy kryptowalut, co ten Algorand będzie tutaj tej FIFA robił. Dużo możliwości od biletów przez głosowanie, słuchajcie, szybkie przesyłanie statystyk. To naprawdę jest coś niesamowitego, i to będą pierwsze Mistrzostwa Świata, gdzie będzie wykorzystany blockchain tak w tak dużej liczbie rzeczy. I będzie to blockchain Algoranda, co mnie bardzo mocno cieszy. Wiem, że czekacie na drugi filmik o DeFi, już słuchajcie, niedługo. Natomiast przypominam, że również czekamy cały czas na IDO na Algolunchu. No i tutaj macie cały czas konkursy, czy to na Discordzie, czy to na Twitterze, żeby tutaj mieć możliwość dołączenia do tego IDO. Ostatnio wystarczyło, słuchajcie, założyć konto właśnie na, na Algorandzie i zagłosować. Słuchajcie, w tym, na tej stronce, co wam pokazywałem w pierwszym filmu, w filmie, zagłosować na Algolunch i wysłać screena pod tym tweetem. Czy coś z tego będzie, zobaczymy? Ja to zrobiłem, jeszcze raz powtarzam, rób to czego nie chce się innym, a będziesz miał bardzo dobre wyniki. Jeżeli chodzi o mnie, wczoraj, oczywiście w, w, wczoraj, nie, w poniedziałek, gdzieś tam nie było czasu na odbieranie tych pasywek, natomiast dzisiaj doładowałem część mojego Tetera, luźnego Tetera, którego nie potrzebuję, na ilde jeżeli chodzi o mnie, mam 8%, uważam, że to jest dobre naliczenie, jeżeli wybieracie miejsce zcentralizowane, oczywiście na DeFi'u zdecentralizowanym można mieć więcej, ale to zależy kto co lubi i jakie ryzyko akceptuje, natomiast ja tu zarabiam 8% w samym USDT i dodatkowo 2% w Yield'ach, oczywiście jest mój link, możecie zobaczyć jak to działa, ja systematycznie dorzucam do moich pasywek i Ild Up jest jedną z moich trzech pasywek właśnie po Crypto.com i po Celsius'u, no i oczywiście zastanawiam się nad czwartą, bo Lubię dywersyfikować, lubię przenosić te środki. Myślę, że dam wam znać, jeżeli tutaj taka opcja się pojawi. Algoland, słuchajcie, o tym już wspominałem. Jeżeli chodzi o konkurs, mamy kolejny konkurs z BCP, a więc Blockchain Poland. On jest na, zarówno na Twitterze moim KryptoEkipy, jak i na Blockchain Poland. Także bardzo fajne gadżety i od nas, i od projektu, także warto, warto brać udział. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście dużo dzieje się w Meta Soccer. Dla mnie najważniejszy projekt ostatnich wielu miesięcy, jeżeli chodzi o moje NFT. Tutaj swoje środki inwestowałem bardzo skrupulatnie i była to większa ilość środków. Możemy już ustawiać formacje, mamy scoutów, mamy zawodników, mamy update do roadmap'a, także czekamy tutaj, aż gra ruszy i myślę, że tutaj jeszcze będzie się naprawdę dużo działo. Oczywiście Legend of Elysium, nasz polski projekt, ogłosił IDO na Pulsie, także to mnie bardzo cieszy, czyli... Chłopaki tutaj najprawdopodobniej dotrzymają swoje roadmapy i będziemy mieli wszystko dowiezione na czas. No i oczywiście, Piraci również pracują. Mamy konkurs, także warto brać w nim udział. I mamy już zdjęcia Piratek, także. Tak to wygląda, cały czas pracują, tak jak widzicie, również graficznie wszystko dogrywają, a więc również w samych piratach dzieje się naprawdę dużo. Na dzisiaj to by było na tyle. Wiem, że nie, nie byłem w stanie nadrobić tego całego materiału. Dzisiaj chciałbym, żebyście przemyśleli to, co mówiłem o polskich projektach. Czy to jest rzeczywiście tak, że to jest zero jedynkowe i że to, co polskie jest złe, gdzie wiele osób nie zna w ogóle małych projektów z zagranicy. Po drugie, oczywiście, mój stosunek do Kryptocom się nie zmienia. To, że dołożyłem kroma na stake, mam nadzieję, że pokazuje. Pokazuje, że jestem z tym projektem i będę i inwestuję tam od jakiegoś czasu i jestem z tym projektem długoterminowo. Również fajnie, że udało się pokazać na przykładzie MM Finance, dlaczego warto realizować zyski, nam również dołączając do tego tą retorykę o tych polskich projektach, bo w momencie, kiedy rynek spada, kiedy mamy strach, to nawet dobry fundamentalnie projekt nie jest po prostu w stanie się obronić. Warto korzystać z arbitrum, porobić sobie na kilku portfelach, kilka operacji. Warto korzystać ze Stargate, a. jeżeli chodzi o mnie, zrobię wam poradnik. Robię to wszystko tak, żebyście mieli y, opcję zobaczenia, w jaki sposób ja to widzę i jakie rzeczy wykonałem. Mam nadzieję, że było wartościowo. Zapraszam na mojego Twittera. Tutaj cały czas, cały czas rozmawiamy, cały czas dzieje się, słuchajcie, bardzo dużo. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci. Jak widzicie, u mnie mega energia. Kłaniam się nisko. Dzięki za dzisiaj. Hej, ekipa.